prawo w czasach epidemii, istotne kwestie dotyczące organizacji pacjentów. Wiemy, że sytuacja jest ciągle bardzo trudna i wiemy, że macie Państwo bardzo wiele wątpliwości i wiele pytań. Te pytania zadają Wam pacjenci, stąd taki temat webinaru i obecność Natalii Łojko, radcy prawnego, partnera Kancelarii KRK Kierzbowska Rutkowska Kolasin. Przy okazji naszego wcześniejszego webinaru poświęconego wytycznym PTO i PTHO mówiłam o tym, że firma Bristol Myers Squibb Polska i fundacja Bristol Myers Squibb przekazały darowiznę w wysokości 700 tysięcy złotych na zakup środków ochrony indywidualnej dla szpitali onkologicznych i hematologicznych w całej Polsce. Wspieramy transport również chorych do szpitali, aby mogli tam kontynuować leczenie. Chcę Państwu powiedzieć, że to się dzieje. Ja jestem w kontakcie z organizacjami. Wiemy, że zakupy są realizowane oraz dystrybucja sprzętu do 90 szpitali w całej Polsce trwa. Wiem, że jest bardzo trudno ten sprzęt kupić. Wiem od Was, że czasami nie jest ten, który w danym momencie jest potrzebny, albo nie ma testu, albo są jakieś kłopoty, ale ponieważ ta akcja jest realizowana przez 8 organizacji pacjentów, i to jest dla mnie gwarantem tej konsekwencji, efektu, a w efekcie wielkiego sukcesu i pomocy dla zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w tą akcję. Wiem, ile wymaga wysiłku, ile koordynacji. Także dziękuję Stowarzyszeniu, szczególnie Sarkoma, która tutaj bardzo wiele koordynuje pracę. Fundacji OnkoCafe, Stowarzyszeniu PARS, Fundacji Nadzieja, Fundacji Karita, Fundacji Iskierka, Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Białaczki oraz Fundacji. Naprawdę cudownie jest robić to razem, cudownie jest pomagać i obiecuję, że będziemy to dalej robić i obiecuję, że będziemy jeszcze to wspominać. Zanim oddam głos Natalii, która dzisiaj ma prezentację, parę słów technicznych organizacji dzisiejszego webinaru. Państwo jesteście słuchaczami i możecie przez cały czas pisać na czacie swoje pytania i swoje uwagi. Mamy cały czas osobę, która też dba o technikalię dzisiejszego spotkania, stąd gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, problemy z głosem, problemy z wizją, proszę też piszcie, zadawajcie te pytania na czacie albo proszę też o telefon do mnie, jeżeli by była jakaś potrzebna pomoc. I wtedy zaradzimy tutaj tym wszystkim kwestiom. Pod koniec webinaru będzie czas na zadawanie tych pytań, także ja oddaję w tej chwili głos Natalii. Bardzo proszę Natalia o prezentację, a potem o te wszystkie, a potem odpowiedzi na te pytania, które na pewno Państwa nurtują i które zebrały się i czekają już na Ciebie. Jest mi bardzo miło wziąć udział w dzisiejszym webinarium. Wolałabym, żeby ono odbywało się w postaci osobistej, żebym Państwa widziała, ale jesteśmy oczywiście wszyscy w nowej rzeczywistości. Każdego dnia jako prawnicy, jako pacjenci, jako mamy, tatusiowie budzimy się w nowej rzeczywistości i tak samo jest z rzeczywistością prawną. Pewnym symbolem prawnym tego, co się stało właściwie od początku marca w Polsce, są zmiany, do których doszło w ustawie o organizowaniu zadań na rzecz obronności kraju. To jest taka ustawa, która jest przewidziana na wypadek wojny, zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Ona mówi o tym, jakie przedsiębiorcy mogą mieć obowiązki związane z organizacją obronności kraju. I do tej pory ta ustawa przed marcem zawierała zadania dotyczące właśnie mobilizacji, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a od marca, od kiedy weszła w życie ustawa o COVID, tak zwana specustawa, do tej ustawy zostały dodane również sytuacje zagrożenia zdrowia i życia pacjentów, a do podmiotów, które mogą być obciążone różnymi obowiązkami wynikającymi z organizacji tych zadań, zostali zaliczeni przedsiębiorcy, którzy zajmują się wytwarzaniem i dystrybucją leków, czyli firmy farmaceutyczne, oraz podmioty świadczące usługi zdrowotne. Czyli dokonała się taka duża filozoficzna zmiana, która pokazuje, z jakim stanem mamy do czynienia. Codziennie budzimy się w nowej rzeczywistości prawnej. Nowelizacja goni nowelizację. Artykuł 15 w ustawie o COVID ma już podrząd
ZZR, czyli mierzymy się z jakimiś z nowelizacjami budowanymi na nowelizacjach, z takimi matrioszkowymi konstrukcjami. I oczywiście nie jest to dobry stan, nie jest to stan, w którym wszyscy chcielibyśmy być, ale pewne rozwiązania prawne są dobre i jest to stan, który, ten stan epidemii, który być może pokaże potrzebę uelastycznienia prawa, rozwiązań w ochronie zdrowia. Jako prawnicy zajmujący się ochroną zdrowia chcielibyśmy, żebyśmy z tego stanu epidemii wyszli mądrzejsi i lepsi, również jeśli chodzi o rozwiązania prawne. Ustawa o COVID i specprzepisy, które są uchwalane, wprowadziły wiele zmian i te zmiany, o których Państwu powiem, są takim autorskim wyborem tych zmian, tych praktyk, które w moim przekonaniu są najważniejsze z punktu widzenia pacjentów i organizacji pacjentów. Nie sposób nie wyjść od jednej zasadniczej zmiany, to znaczy zmiany, która polega na tym, że bardzo wiele organów zyskało kompetencje do podejmowania władczych, jednostronnych rozstrzygnięć. I to dotyczy zarówno premiera, jak i poszczególnych ministrów, głównego inspektora sanitarnego. A to, na co chciałam zwrócić Państwa uwagę, to że minister zdrowia zyskał uprawnienie do podejmowania właściwie wszelkich działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Ustawa o COVID wylicza różne szczegółowe zasady, ale zawiera również ten przepis, który jest przepisem bardzo szerokim, umożliwiającym ministrowi zdrowia podejmowanie wszelkich działań, jakie uzna za stosowne. Zacznę od kwestii refundacyjnych. Jestem pewna, że to Państwu leży na uwadze, że Państwo śledzicie sprawy refundacyjne i że dostęp do leczenia jest kluczowy nie tylko w czasach nie epidemii, ale w czasach epidemii również. COVID nie spowodował, że inne jednostki, inne choroby zniknęły. Pewnie zdają sobie Państwo sprawę z przepisów, które zostały wprowadzone do specustawy, które szczegółowo regulują kwestie obwieszczeń refundacyjnych, decyzji refundacyjnych i toczących się postępowań. Na tym slajdzie podsumowałam, gdzie jesteśmy z postępowaniami refundacyjnymi, z decyzjami refundacyjnymi. Jak Państwo widzicie, minister zdrowia przyjął jako cezurę koniec sierpnia, jako moment, w którym w sensie prawnym, w sensie prowadzenia postępowań wszystko wróci do poprzedniej postaci. Ale zaraz jeszcze Państwu wyjaśnię i chciałabym to podkreślić, że te postępowania nie zostały zamrożone i ta sytuacja nie jest konstans, to co Państwo widzicie tutaj na rozpisce. Opowiem Państwu teraz o tych czterech kwestiach refundacyjnych, które zostały uregulowane w specprzepisach. Po pierwsze, obwieszczenie refundacyjne marcowe zostało przedłużone do 31 sierpnia, czyli minister zdrowia przyjął, że kolejne obwieszczenie, które się ukaże, to jest obwieszczenie wrześniowe. Nie ma, co prawda, przepisu, który zakazywałby zmiany czy korekty obwieszczenia marcowego, ale wiemy, że takie zmiany są bardzo rzadkie i że minister zdrowia koryguje obwieszczenia wyjątkowo, więc jest to dosyć z prawnego punktu widzenia problematyczne, że to obwieszczenie zupełnie stanęło i że jego okres obowiązywania został przedłużony w niezmienionej postaci na taki długi czas. Decyzje z okresem obowiązywania do 1 lipca zostały przedłużone do końca sierpnia, czyli to oznacza wydłużenie okresu obowiązywania decyzji już wydanych, decyzji, które skończyłyby się do 1 lipca. Decyzje, które miały wejść w życie w maju, wejdą w życie we wrześniu. To jest zmiana, która budzi pewne wątpliwości, ponieważ można zadać sobie pytanie, jakie jest uzasadnienie takiego odroczenia wejścia w życie decyzji w sytuacji, kiedy nie wszystkie decyzje wymagają jakichś dodatkowych czynności po stronie czy ministra zdrowia, czy NFZ-u. I wreszcie chyba najważniejsza zmiana z punktu widzenia toczących się postępowań to jest zmiana, która
wprowadza zawieszenie z mocy prawa wszystkich toczących się postępowań refundacyjnych. I gdybyśmy poprzestali na tym slajdzie i na brzmieniu przepisów, to mogłoby się wydawać, że właściwie nic się nie dzieje i nic się nie stanie do końca sierpnia tego roku. Ale jest to bardzo błędne rozumienie. Ono jest błędne i ze względu na to, jak jest sformułowany ten ostatni punkt, który tu mają Państwo na slajdzie, i ze względu na to, jaka jest teraz praktyka ministra zdrowia. Te postępowania mianowicie toczą się i właściwie mamy poczucie, że toczą się tak samo aktywnie, a być może jeszcze bardziej aktywnie niż działo się to przed okresem epidemii. Właściwie jedynym punktem, który spowalnia te postępowania, jedynym punktem spowolnienia, takim wąskim gardłem tych postępowań jest postępowanie przed Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które jest odrobinę wolniejsze w związku z tym, że na razie opracowywane są metody zdalnego dostępu do dokumentacji superwrażliwej dotyczącej oceny technologii medycznych przez analityków, którzy pracują zdalnie. Natomiast wiemy, że ta sytuacja się poprawia i że od maja w ogóle aotmitowe oceny mają ruszyć pełną parą. Czyli postępowania się toczą. Toczą się oceny formalne, toczy się ocena aotmitu, toczą się negocjacje refundacyjne, one są prowadzone, jak może Państwo wiedzą, w aplikacji Teams. Na bieżąco są wydawane rozstrzygnięcia w SOLR-ze, rozstrzygnięcia ministra zdrowia, które są zawierane, wskazywane w dokumentacji refundacyjnej jeszcze przed wydaniem ostatecznej decyzji refundacyjnej. To, co się zasadniczo zmieniło i na co chcę zwrócić Państwa uwagę, to, że te postępowania przestały być postępowaniami wnioskowymi, a stały się postępowaniami z urzędu. Wnioskodawcy utracili kontrolę nad tymi postępowaniami i właściwie jedynym organem prowadzącym te postępowania, jedynym władcą w cudzysłowie tych postępowań jest teraz minister zdrowia, ponieważ minister zdrowia zgodnie z przepisem specustawy może podejmować wszelkie czynności mające na celu wydanie decyzji refundacyjnych. I zwracam uwagę, że chodzi o wszystkie decyzje oparte na ustawie o refundacji, czyli chodzi zarówno o decyzje pozytywne, jak i decyzje negatywne, decyzje zmianowe dotyczące zmiany ceny urzędowej, zmiany programu lekowego, zmiany instrumentu dzielenia ryzyka. Minister zdrowia ma teraz umocowaną w prawie moc wybierania postępowań refundacyjnych, w których będzie podejmował działania i nie podejmowania ich tam, gdzie tego nie chce, właśnie ze względu na to brzmienie przepisu. Co więcej, ponieważ te postępowania są zawieszone z urzędu, wnioskodawcy nie mają teraz możliwości kontroli ich czy zapobiegania zbyt szybkim rozstrzygnięciom, nie mają mocy też zawieszania postępowań, jeżeli chcą opracować lepszą ofertę refundacyjną, ponieważ te postępowania są zawieszone z mocy prawa. Czyli nie mamy już teraz uprawnienia do wnioskowania o ich zawieszenie na nasz wniosek. Czyli wnioskodawcy nie mają uprawnienia, nie mają możliwości kontrolowania ich biegu, co jest bardzo istotne. To jest istotne, ponieważ wielokrotnie przygotowanie oferty, odpowiedź na oczekiwania ministra zdrowia wymaga podjęcia działań nie tylko lokalnych, ale działań też w centrali, w centralach, w regionie na przykład, które zajmuje się cenami i statusem refundacyjnym, które to regiony czy które to centrale też są położone w krajach, w których często jest stan epidemii, w których różne osoby przebywają w stanie kwarantanny, więc brak możliwości wpływu na to postępowanie przez zawieszenie go, przez odroczenie biegu terminu jest bardzo istotny i jest bardzo ryzykowny. Teraz chciałam Państwu powiedzieć pokrótce o komunikacji i rekomendacjach dotyczących postępowania terapeutycznego i diagnostycznego. Tutaj też wiele się dzieje, być może Państwo widzieli rekomendację oceny aotmitu, która ukazała się w weekend,
a która dotyczy specyficznie testowania, leczenia oraz zabezpieczania personelu w związku z walką z COVID. Tutaj chciałam zwrócić Państwa uwagę na inną kwestię, czyli na postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w różnych innych jednostkach chorobowych. Wiele towarzystw naukowych, i wiem, że Państwo mieliście już na ten temat webinar w zeszłym tygodniu, wiele towarzystw opublikowało swoje wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami, którzy są chorzy na inne jednostki, w innych wskazaniach niż COVID. Na przykład takie zalecenia wydało PTO. Te zalecenia są istotne, ponieważ one stanowią aktualny stan wiedzy medycznej, w oparciu o który mogą działać lekarze, przy czym i tak nie wyłącza to obowiązku lekarskiego oceny konkretnego przypadku. Lekarze nie powinni automatycznie czy odraczać badań, czy wręcz przeciwnie, nie odraczać, tylko powinni oceniać każdy przypadek osobno i zaraz jeszcze do tego wrócę. Czyli po pierwsze mamy wytyczne naukowe dotyczące postępowania, które są publikowane przez towarzystwa naukowe. Po drugie, zwracam Państwa uwagę na komunikaty, które Państwo jako organizacje pacjenckie pewnie widzieliście, ja to tylko prawnie uporządkuję. To jest pierwszy komunikat ministra zdrowia z 13 marca tego roku, komunikat, który jest kierowany do szpitali i do pacjentów i on dotyczy realizacji programów lekowych i chemioterapii w czasach COVID. Do tego komunikatu swój komunikat wydał Narodowy Fundusz Zdrowia 2 kwietnia tego roku. Ten komunikat częściowo jest spójny z komunikatem ministra zdrowia, a częściowo nie, o czym jeszcze powiem. I wreszcie następnego dnia po NFZ-cie swój komunikat wydał główny inspektor farmaceutyczny, a ten komunikat dotyczy wpadkowej, wyrywkowej kwestii, o której mówił i minister zdrowia, i NFZ, mianowicie realizacji dostaw domowych. Teraz o czym są te komunikaty, zanim przejdę do tego, co z nich wynika. Komunikat z 13 marca dotyczy, tak jak mówiłam, programów lekowych i chemioterapii i jest kierowany do szpitali i do pacjentów, ale głównie do szpitali. Zawiera rekomendacje i to też chciałam podkreślić, że to nie jest zestaw obowiązków, tylko to jest zestaw rekomendacji dla szpitali i pacjentów. Rekomendacje, które mają charakter czasowy, bo związane są ze stanem epidemii COVID, która jest oficjalnie ogłoszona w drodze rozporządzenia ministra zdrowia. Minister zdrowia wskazuje jednak, że konkrety dotyczące realizacji tych rekomendacji powinny wprowadzić szpitale, czyli to szpitale w drodze swoich regulaminów, wytycznych powinny wdrażać te wytyczne wynikające z komunikatu ministra zdrowia. Po tym, jak minister zdrowia wydał swój komunikat, pojawiły się pytania dotyczące rozliczenia tego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stąd ten komunikat NFZ-u z 2 kwietnia. Ten komunikat powinien być takim rewersem do awersu, którym jest komunikat ministra zdrowia. Powinien być takim yin do yang, ale nie jest w pełni odpowiadający, nie jest pełnym odwzorowaniem tego, co mówi minister zdrowia. NFZ mówi dwie istotne rzeczy w swoim komunikacie, oprócz tego, jak rozliczać te świadczenia. Mówi po pierwsze, że te zasady rozliczania łagodniejszego, bardziej elastycznego i wiemy, że tak rzeczywiście jest, rzeczywiście NFZ bardzo łagodnie teraz podchodzi do rozliczeń, że te zasady dotyczą tylko pacjentów kontynuujących, czyli nie pacjentów pierwszorazowych. I tu pytanie do Państwa, czy Państwo widzicie problem, widzicie kłopoty wynikające z kwalifikacji pacjentów do programu lekowego, bo takich kłopotów nie powinno być. Ani ustawa o COVID, ani inne ustawy specjalne związane z COVID nie przewidziały ograniczeń dotyczących włączania pacjentów do programów lekowych. Wracając do komunikatu, on odnosi się tylko do pacjentów kontynuujących i wskazuje wprost, że jeśli placówki będą rozliczać się w taki sposób, jak komunikat NFZ wskazuje, to te świadczenia będą rozliczone, będą uznane. I to jest istotne,
z dwóch względów. Po pierwsze, komunikaty ani NFZ-owe, ani żadne inne nie są formalnie źródłem prawa, ale możemy na nich polegać jako obywatele, jako pacjenci, w związku z tym, że komunikaty są wydawane przez organ, wobec którego przysługuje nam prawo do właśnie polegania na nich, do działania w zaufaniu do takich organów. Czyli możemy powoływać się na zasadę zaufania do organu, działając w oparciu o taki komunikat. A po drugie, NFZ jest stroną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Kiedy zawieramy umowę, czy robi to NFZ, czy my sami zawieramy z kimś umowę, bardzo istotne są oświadczenia stron. NFZ jako strona takiej umowy oświadczył, jakie świadczenia rozliczy i że będzie je uznawał. A więc jeżeli dojdzie, nie daj Boże, do jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji umowy, takie oświadczenie będzie traktowane jako oświadczenie strony, w świetle którego powinniśmy czytać jego działania i czytać tekst umowy. I wreszcie trzecia rzecz, czyli ten komunikat GIF-u, który dotyczy realizacji dostaw domowych, czyli jednego z aspektów, o którym mówił minister zdrowia. I teraz przejdę do kwestii wynikających z tych komunikatów, które nałożyłam na siebie i które dotyczą po pierwsze kwestii wydawania leków dla pacjentów, wydawania i dostaw. Po drugie sytuacji, kiedy szpital, który realizuje program lekowy, zostanie przekształcony w szpital zakaźny. Po trzecie sytuacji związanej z harmonogramem planowym wizyt diagnostycznych czy leczniczych. I tu jeszcze jedna rzecz, może którą napomknę, która wynika z pytań, które zadają nam lekarze, czyli to, o czym mówiłam przed chwilą w odniesieniu do zaleceń towarzystw naukowych. Te komunikaty nie zdejmują oczywiście odpowiedzialności z personelu medycznego, czyli tam, gdzie na przykład minister zdrowia rekomenduje odsuwanie badań czy rozpatrzenie tego, czy to badanie jest niezbędne, czy można je przesunąć, decyzja należy do lekarza i lekarz powinien w każdej sytuacji ocenić konkretny stan pacjenta, konkretnego pacjenta i ocenić, czy ryzyko przesunięcia badania nie jest większe niż ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem w szpitalu. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, czyli przepisywania i wydawania leków, to minister zdrowia po pierwsze rekomenduje przepisywanie i wydawanie leków na maksymalnie długi okres, bez konieczności niezbędnej wizyty, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy. Po drugie, rekomenduję szpitalom dostarczanie leków do pacjentów bezpośrednio, a w sytuacjach, kiedy nie jest to możliwe, do wydawania ich pacjentom, przedstawicielom ustawowym czy osobie upoważnionej. Ten przepis, jak Państwo widzicie, może nie przepis, ta rekomendacja, nie zawiera żadnej szczególnej formy dotyczącej upoważnienia. Nie mówi, czy to ma być upoważnienie w formie pisemnej, notarialnej, z podpisem poświadczonym przez notariusza, a to z prawnego punktu widzenia oznacza, że dowolna forma jest wystarczająca. Dowolna o tyle, o ile ten odbiorca, czyli ten lekarz, czy ten szpital jest w stanie wyczytać z niej upoważnienie, które zostało dane przez pacjenta do takiego kuriera czy osoby pośredniczącej. NFZ wyjaśnia, że takie dostawy powinny być sprawozdane w systemie rozliczeniowym i że od pacjenta czy osoby upoważnionej powinien być odebrany dokument odbioru i wskazuje również, rekomenduje, by przed wydaniem leku odbyła się wizyta pacjenta lub odbyła się teleporada. Z rekomendacją oczywiście dla teleporad, czyli zanim zostanie wydany lek pacjentowi, zanim zostanie przepisany na ten dłuższy okres, najlepiej, żeby pacjent, czy w drodze wizyty, czy lepiej w drodze teleporady, skonsultował się z lekarzem. Drugi aspekt, o którym chciałam powiedzieć, bo on wprost wynika z tych komunikatów, to jest aspekt przekształcenia placówki, która prowadzi program lekowy, w placówkę chorób zakaźnych. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w jakiej formule to się dokonuje, to przekształcenie. Ono przebiega w
trybie współpracy, w trybie wspólnej decyzji wojewody i dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, które to podmioty, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie w danym województwie i zasoby konkretnych jednostek, wyznaczają te jednostki, które są jednostkami świadczącymi usługi związane z COVID. I ta lista jednostek, lista, która jest aktualizowana na bieżąco, jest udostępniana w dziennikach urzędowych wojewodów oraz przez prezesa NFZ. Co nam rekomenduje minister zdrowia? Rekomenduje, by w przypadku zmiany placówki inna placówka realizująca dany program lekowy przejęła doraźnie tych pacjentów, którzy są w programie lekowym. To jest ciekawy aspekt. Nie mam żadnych wiadomości o tym, by taka sytuacja miała miejsce. Niestety NFZ tutaj akurat nie dał żadnych wytycznych dotyczących tego, jak to ma być rozliczone, natomiast też nie zakwestionował takiej sytuacji, więc nie ma podstaw, żeby później nie rozliczył takiego przeniesienia tym placówkom. I wreszcie ostatni aspekt poruszony przez ministra zdrowia i odnoszący się do leczenia, aspekt, który bardzo często powraca w pytaniach i pacjentów, i lekarzy, czyli losu planowanych harmonogramów w czasie COVID. Decydujący tutaj ma być stan zdrowia pacjenta. I rekomendacje ministra zdrowia dzielą pacjentów na dwie grupy. Na pacjentów w stanie stabilnym i pacjentów, dla których wizyta jest niezbędna. Ocena, z jaką sytuacją mamy do czynienia, jest pozostawiona lekarzowi. Czyli tu wracam do tego pytania, które często pada ze strony lekarzy. Czy lekarz może automatycznie odraczać terminy badań? Automatycznie absolutnie nie może. Lekarz musi ocenić, czy dany przypadek wymaga wizyty, czy nie. Musi wziąć pod uwagę dwa ryzyka. Z jednej strony ryzyko związane z progresją, jeżeli ta wizyta zostanie odroczona, a z drugiej strony ryzyko zakażenia, w razie gdyby pacjent przyszedł do szpitala, który jest pewnym epidemiologicznie rzecz biorąc ryzykownym miejscem. Oceniając tę sytuację, lekarz musi wziąć pod uwagę kryteria, które minister zdrowia tak dosyć ogólnie wskazał, czyli wpływ na stan zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta i zagrożenie zdrowia i życia pacjentów. Tymi formułami minister zdrowia się posługuje. Jeśli stan zdrowia pacjenta jest stabilny, wtedy po pierwsze rekomendowane jest udzielanie wizyt w formie teleporady, czyli konsultacji w formie teleporady, i NFZ w swoim komunikacie wskazuje wprost, jak takie teleporady mają być rozliczane, przy użyciu jakiego kodu i tak dalej. A z drugiej strony, jeżeli przypadek jest stabilny i ma się odbyć jakaś wizyta w celu przeprowadzenia badania kontrolnego, w tym badania, które jest wskazane w programie lekowym, minister zdrowia rekomenduje rozpatrzenie konieczności takiej wizyty i ewentualne jej przesunięcie tam, gdzie to nie wpłynie na stan zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta, czyli ten aspekt ocenny, tak? Czyli po pierwsze, jeżeli mamy stan stabilny, po pierwsze teleporada, a po drugie kwestia ewentualnie oddalenia w czasie odroczenia badań kontrolnych. Jeśli wizyta jest niezbędna, komunikat zawiera trzy rekomendacje. Po pierwsze, taka rekomendacja bardzo ogólna, czyli że szpital powinien zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, który przychodzi na wizytę. Po drugie, rekomendacja, by taka wizyta odbyła się w trybie ambulatoryjnym, w wydzielonym pomieszczeniu, zabezpieczonym. I po trzecie, rekomendacja, by droga pacjenta od wejścia do placówki do miejsca udzielania świadczeń była maksymalnie skrócona. Teraz powiem kilka słów o aspekcie, o którym powiedział GIF i który pojawił się również w komunikatach i ministra zdrowia, i NFZ-u, mianowicie o dostawach domowych.
Jak Państwo widzieliście, jak Państwu mówiłam, szpitale dostały rekomendacje, nie obowiązek, tylko rekomendacje, by prowadziły dostawy domowe, by dostarczały leki do domów pacjentów. Jest przepis prawa, przepis prawa farmaceutycznego, który mówi wprost o tym, że apteka szpitalna może zaopatrywać w leki pacjentów w ramach programów lekowych i w ramach chemioterapii. Natomiast nie mówi, jak ma to być prowadzone. Jest to prowadzone w różny sposób, przez kurierów medycznych, ale też przez hurtownie. I to ostatnie rozwiązanie zaaprobował główny inspektor farmaceutyczny w swoim komunikacie. Jest to rozwiązanie, które jest odrobinę sprzeczne z obowiązującym w tej chwili prawem i z tym, jak zdefiniowany jest obrót hurtowy, ale GIF wprost wskazuje, że ze względu na nadzwyczajne okoliczności i stan wyższej konieczności, takie rozwiązanie polegające na dostawie leku przez hurtownię do pacjenta, przez hurtownię farmaceutyczną, jest dozwolone, o ile hurtownia spełnia zasady DPD, czyli dobrej praktyki dystrybucyjnej, i o ile w dokumentacji jest wprost wskazane, gdzie w danym momencie znajduje się lek. Czyli mamy tutaj istotne ułatwienie dla pacjentów, ułatwienie, które być może jest jednym z tych ułatwień, które przetestowane teraz w trakcie epidemii zostaną z nami na dłużej, ponieważ jest z pewnością uelastycznieniem sposobu działania podmiotów leczniczych. Zresztą na marginesie, może przy okazji tych dostaw domowych i tych stanowisk GIF-u, warto wspomnieć, że epidemia spowodowała znaczne przyspieszenie uelastycznienia i ochrony zdrowia, i prawa w ogóle. I przez wiele miesięcy, przez wiele lat na przykład, trwały dyskusje co do tego, jak uregulować pracę zdalną. Nagle wybuch epidemii spowodował, że tą pracę zdalną wprowadzono do ustawy w trybie z piątku na sobotę. Po prostu napisano, że pracodawca może wprowadzić pracę zdalną. Podobnie stało się z dostawami domowymi. I podobnie dzieje się na innych obszarach, które są związane i z rozliczaniem świadczeń, które, jak mówię, jest teraz o wiele łatwiejsze w świetle elastycznego i takiego proszpitalnego podejścia NFZ-u. I w zakresie obrotu, bo mamy wiele wytycznych GIF-u, które mówią o ułatwieniu standardów pracy i podmiotów zajmujących się dystrybucją, i podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, na przykład wytwarzaniem tlenu medycznego. Więc dla nas wszystkich, dla pacjentów, dla organizacji pacjentów, to na pewno jest moment, by proponować rozwiązania, które uhumanizują ochronę zdrowia i przyczynią się do usprawnienia i ułatwienia jej działania. Być może część z tych działań, część z tych ścieżek zakorzeni się na dłużej. Chciałam jeszcze powiedzieć dwa słowa dosłownie o takim obszarze, który może być praktycznie dla Państwa istotny, czyli o sytuacji awaryjnego trybu i awaryjnych trybów sprowadzania leków. COVID może spowodować utrudnienia w wytwarzaniu leków i w ich dystrybucji. I to, na co chciałam zwrócić Państwa uwagę, to są szczególne tryby uzyskiwania leków, które przewiduje prawo farmaceutyczne. Mianowicie mamy tryby w przypadku braków leków, sprowadzania opakowań obcojęzycznych, mamy możliwości sprowadzania leków, które nie są w ogóle dopuszczone do obrotu, i my wiemy, że w Polsce na przykład były wydawane już czasowe zgody na sprowadzanie cząsteczek, które mają obiecujące badania, czy budzą pewne nadzieje w związku z walką z COVID. I mamy wreszcie import docelowy, czyli procedurę, która jest procedurą indywidualną sprowadzenia leku na potrzeby konkretnego pacjenta. To, co czasami budzi wątpliwości, to sposób rozliczania tych leków, ponieważ zarządzenia w sprawie programów lekowych, w sprawie chemioterapii różnie tę kwestię regulują, ale generalnie mam poczucie, że tu zarówno NFZ, jak i Minister Zdrowia wychodzą w tych sytuacjach naprzeciw pacjentom. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją część. A teraz z przyjemnością przyjrzę się Państwa pytaniom. Bardzo dziękuję za uwagę.
Pani Natalio, bardzo dziękujemy za wspaniały wykład, za odpowiedzi na wszystkie pytania. Widzę, że pytania też nam się już wyczerpały, więc Państwu też dziękujemy za ich zadanie. Bardzo ciekawy materiał, bardzo ciekawy webinar i chyba w tym momencie możemy zakończyć nasze spotkanie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Pani za udział, a Państwu za wysłuchanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.